W Niemczech, w Baden-Baden, w małżeństwie Franca i Pauliny Hess. 25 listopada 1900 roku urodził się Rudolf. Hessowie byli gorliwymi katolikami i w takim duchu wychowywali Rudolfa. Ojciec pragnął, aby syn został księdzem. Rudolf poważnie traktował religię. Nie wiadomo, jakby potoczyło się życie Rudolfa, gdyby nie pewien epizod z dzieciństwa, w autobiografii tak go opisał. W trzynastym roku życia miało miejsce wydarzenie, które muszę określić jako pierwszy wyłom w traktowaniu przeze mnie tak poważnie w życiu religijnym. Podczas przepychania się o pierwszeństwo w wejściu do sali gimnastycznej zrzuciłem niechcący ze schodów jednego z moich kolegów, przy upadku pękła mu kostka u nogi. Ukarany zostałem dwiema godzinami kozy. Było to w sobotę przed południem. Po południu, jak co tygodnia, chodziłem do spowiedzi i wyspowiadałem się z tego wypadku. W domu jednak nic o tym nie mówiłem, aby nie psuć rodzicom niedzieli. Jeszcze zdążą się dowiedzieć o tym dosyć w przyszłym tygodniu. Wieczorem przyszedł do nas w gości mój spowiednik który był przyjacielem mojego ojca. Następnego ranka ojciec zażądał, abym wytłumaczył się ze wspomnianego wypadku i ukarał mnie za to, że mu o tym nie powiedziałem. Byłem zupełnie zdruzgotany, nie z powodu kary, lecz na skutek niesłychanego nadużycia zaufania przez mojego spowiednika. Uczono mnie, iż tajemnica spowiedzi jest nienaruszalna że nawet najcięższa zbrodnia, o której się powie spowiednikowi, nie może być wyjawiona. Tymczasem zaś ksiądz, do którego miałem takie zaufanie i który był moim stałym spowiednikiem, który znał dogłębnie wszystkie moje przewinienia, złamał tajemnicę spowiedzi z powodu takiego drobiazgu. Byłem wówczas i jestem jeszcze dzisiaj przekonany, że spowiednik mój złamał tajemnicę spowiedzi. Moje zaufanie do świętego stanu kapłańskiego zostało złamane i nigdy więcej nie poszedłem do spowiedzi. Nieuczciwość księdza przyczyniła się do tego, że wbrew woli ojca, zamiast zostać kapłanem, Hes wstąpił do wojska. Podczas I wojny światowej w 1917 roku Hes walczył z Anglikami w Palestynie. Podczas patrolu w Dolinie Jordanu natknął się na wozy miejscowych wieśniaków załadowane mchem. Ponieważ Anglicy dostarczali broń swoim sprzymierzeńcom, żołnierze Hesa przeszukali je. Chłopi powiedzieli, że wiozą mech klasztorom i kościołom w Jerozolimie. Był to pewien gatunek mchu o szaro-białym kolorze z czerwonymi cętkami. Wkrótce dowiedział się, że katolickie klasztory i kościoły w Jerozolimie sprzedają pielgrzymom ten mech jako pochodzący z Golgoty, a czerwone centki miały być krwią Chrystusa. Ten oszukańczy handel przynosił duchownym wielkie dochody. Pielgrzymi odwiedzający Palestynę kupowali wszelkie pamiątki i relikwie związane z ziemią świętą. To samo widział Hez w Nazarecie w Galilei. Prowadzony przez Kościół handel rzekomymi świętościami oburzał go, żerowanie na uczuciach religijnych pielgrzymów odwiedzających Ziemię świętą, którzy nieraz sprzedawali swój majątek, by chociaż raz odwiedzić Ziemię świętą. Rodziło w nim gniew. Jego koledzy z katolickiego Schwarzwaldu odnosili się do tego obojętnie. Mówili, że jeśli są tacy głupcy, którzy dają się nabrać na te oszustwa, niech płacą za swą głupotę. Rudolf Hess w swojej autobiografii napisanej w polskim więzieniu wyznał. Przez długi czas nie mogłem oswoić się z tymi sprawami. I były one prawdopodobnie decydującym czynnikiem w moim późniejszym odejściu od Kościoła. Hess, zgorszony postępowaniem Kościoła, stracił wiarę. W 1933 roku, za namową Himmlera, wstąpił do SS. Jeszcze przed wybuchem II wojny światowej służył w nazistowskich obozach koncentracyjnych w Dachau i Sachsenhausen. 15 września 1939 roku dowodził egzekucją świadka Jehowy, Augusta Dickmana, pierwszego więźnia skazanego na śmierć za odmowę pełnienia służby w Wehrmachcie podczas II wojny światowej. 4 maja 1940 roku Rudolf otrzymał nominację na komendanta mającego powstać obozu w Oświęcimiu. Reichsführer SS Heinrich Himmler powierzył mu zadanie jego budowy. Hess funkcję komendanta obozu Auschwitz-Birkenau pełnił do 1 grudnia 1943 roku. Trzecia Rzesza. Za jego zasługi w eksterminacji Żydów i Słowian odznaczyła go krzyżem zasługi wojennej pierwszej i drugiej klasy. W tym czasie Hess wraz z rodziną mieszkał w luksusowej rezydencji w pobliżu budynku komendantury obozowej. Jego życie prywatne przebiegało tak, jak gdyby nic się złego nie działo. Cieszył się żoną i pięciorgiem dzieci. Potem objął urząd komisarycznego szefa Inspektoratu Obozów Koncentracyjnych Głównego Urzędu Administracji i Gospodarki SS. W maju 1944 roku na polecenie Himmlera wrócił jeszcze do Auschwitz-Birkenau, by nadzorować masową zagładę Żydów Węgierskich. Witam na YouTube Adwentyści Kalwaria Zebrzydowska. Jeśli widzicie na ekranie dzwoneczek, kliknijcie go. Wtedy będziecie powiadamiani o naszych nowych programach. Obok macie słowo subskrybuj. Jeśli tego nie uczyniliście wcześniej, kliknijcie na nie dla zaznaczenia, że lubicie nasz kanał i jego materiały uważacie za wartościowe. Uprzejmie prosimy. O wsparcie naszej działalności. Pomożecie nam w ten sposób rozwijać się i docierać do coraz liczniejszych odbiorców. Jest to wasz wkład w ewangelizację świata zleconą przez Chrystusa. Numer konta i wszelkie dane zawarte są w opisie filmu. Jednocześnie dziękujemy tym, którzy nas wsparli. Możecie być pewni, że wasze dary mądrze wykorzystamy na zakup nowego sprzętu i reklamę. Jeśli coś dobrego możecie jeszcze uczynić, to przesyłajcie nasze programy, linki i namiary rodzinie, przyjaciołom i znajomym. Zostawiajcie swoje komentarze i piszcie do nas. Jeśli ktoś chciałby się spotkać z nami i porozmawiać, jest to możliwe. Jeśli dzisiejszy film Wam się spodoba, Łapka w górę. Po klęsce III Rzeszy, Hess ukrywał się pod przybranym nazwiskiem Franz Lang. 11 marca 1946 roku został ujęty przez brytyjską grupę ścigającą zbrodniarzy wojennych. 25 maja został wydany polskiemu wymiarowi sprawiedliwości. Co przeżył, zanim zawisł na szubienicy, opowiem w końcu naszego rozważania. Żeby zrozumieć i ocenić ostatnie dni Hesa, trzeba przeanalizować to, co święty Paweł zapisał w liście do Rzymian o Bożym Przebaczeniu i Odkupieniu. Chcemy wiedzieć, czy tacy ludzie jak Rudolf Hess mogą mieć nadzieję na Boże Przebaczenie. Czy znajdą się w niebie? List do Rzymian jest rozprawą teologiczną na temat prawdy o usprawiedliwieniu przez wiarę. Paweł wyjaśnia w nim, w jaki sposób grzeszny człowiek może otrzymać Boże Przebaczenie i odzyskać utraconą nieśmiertelność. Apostoł w swoim liście wyjaśnia zagadnienie odkupienia człowieka. Zastanawia się, co ze swojej strony musi uczynić winowajca, by krew Chrystusa obmyła jego winy. Jak daleko sięga Boże Przebaczenie? Czy są granice Bożego Miłosierdzia? Czy człowiek jest w stanie dokonać czegoś, co nieodwołalnie przekreśla Jego zbawienie? Dziś poznajmy sekret zbawienia, zapisany w liście do Rzymian, w piątym rozdziale, od wersetu 15 po 19. Najpierw jednak zapoznajmy się ze znaczeniem najważniejszych greckich słów użytych przez autora listu w badanym fragmencie. Jest to konieczne, abyśmy właściwie mogli ogarnąć, co Paweł miał na myśli w tym tekście. Pierwszym terminem nas interesującym jest grecki wyraz charis. Według wielkiego słownika grecko-polskiego Nowego Testamentu, charis znaczy łaska, życzliwość, przychylność, życzliwa opieka, życzliwa pomoc, znak łaski, dar łaski, dobrodziejstwo, uprzejmość, gest łaskawości. Zajrzałem do małego słownika języka polskiego, państwowego wydawnictwa naukowego, aby sprecyzować, czym jest łaska. Słownik podaje, że łaska to pojęcie prawne. Łaska oznacza darowanie lub złagodzenie kary, ułaskawienie, darowanie winy i przebaczenie. Słownik naprowadził mnie również na hasło prawo łaski. Prawo łaski to prawo darowania lub złagodzenia kary prawomocnie orzeczonej przez sąd, przysługujące prezydentowi lub innym organom państwa. Hess napisał do Bolesława Bieruta prośbę o prawo łaski dla siebie, ale prezydent odmówił. Leksykon państwowego wydawnictwa naukowego podaje, że łaska to opieka bóstwa udzielana człowiekowi bez jego zasługi. Ogólnie więc, łaska to ofiarowanie komuś czegoś, na co nie zasłużył, czegoś, co się mu nie należy. Drugim terminem greckim, użytym przez Pawła w liście do Rzymian w piątym rozdziale od wersetu 15 po 19, jest słowo charisma. Charisma Według wielkiego słownika grecko-polskiego Nowego Testamentu oznacza dar łaski, łaskę, ogólnie łaskę w sensie daru łaski. Trzecim ważnym greckim wyrazem w badanym tekście jest dorema. Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu wyjaśnia, że dorema oznacza dar, czyli to, co się komuś daje. Ofiarowuje. Czwartym strategicznym greckim słowem występującym w badanym tekście listu do Rzymian jest dorea. W wielkim słowniku grecko-polskim Nowego Testamentu dorea jest oddana polskim wyrazem darowizna. Mały słownik języka polskiego, państwowego wydawnictwa naukowego, wyjaśnia, że darowizna to pojęcie prawne. Umowa mocą której jedna strona właściciel oddaje daną rzecz drugiej stronie dobrowolnie i bezpłatnie. Darowizna to dar obwarowany prawem, mający moc prawną, zagwarantowany niemal nieodwołalnie, z pewnymi wyjątkami. W zasadzie nie może być już cofnięty. Żeby uniknąć. Niepotrzebnych nieporozumień co do różnic w treści badanego tekstu w różnych przekładach Nowego Testamentu. W dzisiejszym studium opieram się na przekładzie grecko-polski Nowy Testament wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi prymasowskiej serii biblijnej, wydany przez oficynę wydawniczą Wokatio w Warszawie. Popatrzmy. Na list do Rzymian, piąty rozdział, i tam przeczytajmy sobie werset piętnasty. Ale nie jak występek, tak i dar. Jeśli bowiem jednego z powodu występku liczni umarli, wiele bardziej łaska Boga i darowizna w łasce tej jednego człowieka, Jezusa Chrystusa, względem licznych zaobfitowała Dla lepszego zrozumienia tego zapisu uwzględniając wcześniejsze uwagi proponuję następujący jego przekład ale nie tak jak z grzechem ma się sprawa z darem łaski jeśli bowiem z powodu upadku jednego człowieka w grzech liczni umarli to o wiele bardziej boża łaska i darowizna przebaczenia, oparta na tej łasce, wyjednana przez jednego człowieka Jezusa Chrystusa względem licznych zaobfitowała. O czym apostoł Paweł informuje w tym wersecie? Upadek jednego Adama sprowadził na świat śmierć z powodu jego występku. Jesteśmy w zasięgu śmierci. Analogicznie, dzieło odkupienia dokonane przez jednego człowieka, Jezusa Chrystusa, wyjednało wszystkim Boże przebaczenie. Chrystus ofiarował wszystkim darowiznę przebaczenia opartą na Bożej łasce. Boże przebaczenie obwarowane jest boską gwarancją. W greckim tekście Paweł pisze o darowiznie własce. Apostoł ma tu na myśli darowiznę, na którą nie zasłużyliśmy, która nam się nie należy, jednak jest nam przekazana z powodu Bożej życzliwości, przychylności i miłości wobec nas. Bóg dał nam darowiznę uznania nas za sprawiedliwych i niewinnych. Bóg jako prezydent wszechświata skorzystał wobec nas z prawa łaski. Było to możliwe dzięki temu, że Jezus, będący jedynym doskonałym i bezgrzesznym człowiekiem, wziął na siebie nasze winy i poniósł za nie karę. Prawo łaski ofiarowane jest wszystkim grzesznikom bez wyjątku, nawet Rudolfowi Hesowi ale czy poprosi Boga, aby okazał mu prawo łaski? O tym dowiemy się w końcowej części naszego rozważania. Przeczytajmy teraz fragment piątego rozdziału listu do Rzymian i werset 16. I nie jakby z powodu jednego, który zgrzeszył, ten dar, bo sąd z przyczyny jednego ku zasądzeniu, Zaś dar z przyczyny wielu występków ku usprawiedliwieniu. Proponuję następujący przykład tego zapisu. I nie tak ma się sprawa z powodu grzechu jednego człowieka jak z darem, bo z powodu grzechu jednego człowieka został wydany na wszystkich sądowy wyrok skazujący. Zaś dar łaski został nam dany. Ku uniewinnieniu mimo wielu naszych występków. W wersecie 16 natchniony autor Listu do Rzymian zapisał kolejne prawdy chrześcijańskiej wiary dotyczące Bożego przebaczenia i łaski dla każdego grzesznika. Z powodu upadku w grzech jednego człowieka Adama, świat dotknął wyrok skazujący. Zgodnie z powszechnym prawem przyczynowości, że każdy skutek ma swoją przyczynę, że każda przyczyna wywołuje określony skutek, cała ludzkość została obciążona skutkami grzechu Adama. Należy zaznaczyć, że mowa tu jest o skutkach grzechu Adama, a nie o obciążeniu nas winą za jego upadek. Nie jesteśmy winni temu, co zrobił Adam, nie ponosimy za to odpowiedzialności, ale skutki jego błędnego wyboru ogarnęły nas wszystkich. I odwrotnie, dzięki Chrystusowi, Bóg, aby nas ocalić, oferuje nam dar swojej łaski, coś, co faktycznie nam się nie należy. Proponuje nam przebaczenie. I uniewinnienie, mimo wielu naszych występków, na bazie zadośćuczynnej śmierci Chrystusa, prezydent wszechświata korzysta z prawa łaski dla ludzkości, pragnie uniewinnić wierzącego człowieka, jeśli tylko o to poprosi i zrozumie swoją winę. Popatrzmy teraz na werset 17. Jeśli bowiem. Jednego z racji występku, śmierć zaczęła królować. Z powodu tego jednego, wiele bardziej ci, którzy obfitowanie łaski i darowizny usprawiedliwienia otrzymali, w życiu królować będą z powodu tego jednego Jezusa Chrystusa. Dopasowując ten zapis do stylu i gramatyki języka polskiego proponuję następujący jego przekład Jeśli bowiem z racji upadku w grzech jednego człowieka śmierć zaczęła królować z powodu jego jednego o wiele bardziej ci którzy otrzymali obfitość łaski i darowiznę przebaczenia w życiu królować będą z powodu jednego Jezusa Chrystusa Apostoł na początku tego wersetu powtarza główną myśl, która przewija się przez całe jego rozumowanie: grzech jednego człowieka Adama stał się przyczyną panowania na ziemi śmierci i zła. Śmierć jest skutkiem upadku jednego człowieka Adama. Podobnie jeden bezgrzeszny człowiek, Jezus z Nazaretu, wziął na siebie winę całego świata. Zdjął z nas potępienie i skazujący wyrok. Na tej bazie Ojciec mógł zastosować wobec ludzkości prawo łaski, uwalniające nas od potępienia i kary za nasze grzechy. Dzięki temu odzyskaliśmy możliwość zbawienia. Syn Boży zapisał nam swoją krwią, darowiznę swojej sprawiedliwości. Dzięki której odzyskaliśmy utraconą przez upadek w grzech nieśmiertelność. Jeden jedyny doskonały człowiek, Jezus, posiadając absolutną bezgrzeszność i świętość, dobrowolnie przekazał nam aktem darowizny swoją sprawiedliwość. Popatrzmy teraz na werset osiemnasty. Który brzmi następująco. Mianowicie więc, jak z powodu jednego występku, na wszystkich ludzi ku zasądzeniu, tak i z powodu jednego sprawiedliwego czynu na wszystkich ludzi ku usprawiedliwieniu życia. Ten fragment można by było oddać następująco. Mianowicie więc. Jak z powodu występku jednego człowieka, wszyscy ludzie znaleźli się pod zasądzeniem, tak podobnie z powodu sprawiedliwego czynu jednego, w domyśle Jezusa dla wszystkich ludzi przebaczenie, by mogli żyć. W powyższych słowach apostoł Paweł objawia naczelną zasadę Ewangelii o przebaczeniu przez wiarę. Przez upadek tylko jednego człowieka Adama cała ludzkość znalazła się na drodze potępienia i zagłady. Konsekwencje grzechu Adama stały się naszym udziałem, sprowokowały nas do łamania Bożego Prawa, a to ściągnęło na nas wyrok za nasze grzechy. Na podstawie odkupienia dokonanego przez jednego syna człowieczego uzyskaliśmy amnestię. Boże przebaczenie, jeśli przyjmiemy je z wiarą, gwarantuje nam życie wieczne. To, co zrobił jeden Pan Jezus, dało Ojcu możliwość zastosowania wobec nas prawa łaski, co automatycznie zdejmuje z nas skazujący wyrok. Popatrzmy na werset dziewiętnasty. Jak właśnie bowiem. Z powodu nieposłuszeństwa jednego człowieka, grzesznikami ustanowieni zostali liczni, tak i z powodu posłuszeństwa jednego sprawiedliwymi ustanowieni zostaną liczni. Werset 19 może brzmieć. Jak właśnie z powodu nieposłuszeństwa jednego człowieka w domyśle Adama, grzesznikami ustanowieni zostali liczni. Tak samo z powodu posłuszeństwa jednego w domyśle Jezusa, sprawiedliwymi ustanowieni zostaną liczni. Paweł, zamykając rozważanie tego fragmentu listu do Rzymian, dotyczącego skutków upadku Adama i ocalenia ludzkości przez Chrystusa, stwierdza, że Adam z powodu nieposłuszeństwa wobec Boga utracił świętą, bezgrzeszną naturę i stał się istotą skażoną. Dzieci dziedziczą cechy rodziców, więc cała ludzkość po swoim praojcu odziedziczyła grzeszną naturę, czyli naturalne tendencje i skłonności do zła. Ulegając tym skłonnościom, złamaliśmy Boże prawa, stając się grzesznymi jak Adam. Jezus z Nazaretu przez całe swoje ziemskie życie był doskonale posłuszny prawu Bożemu i nigdy nie uległ grzechowi. Zachował absolutną świętość charakteru i sprawiedliwość. Jezus, kierowany bezgraniczną miłością do upadłej ludzkości, swoim aktem darowizny, przepisał nam swoją sprawiedliwość, a naszą grzeszność. Zdjął z nas i wziął na siebie. W ten sposób uznany za nas grzesznym, potępiony, zmarł nie za swoje, ale za nasze grzechy, gdyż swoich nie miał. Jeden święty człowiek, Jezus z Nazaretu, dokonał pełnego zadośćuczynienia za winę całej ludzkości. Bóg Ojciec. Przyjął doskonałą ofiarę Jezusa i zakwalifikował wierzących jako wolnych od winy i kary za przestąpienie boskich zasad dobra. W podsumowaniu możemy stwierdzić, że teologia świętego Pawła, dotycząca odkupienia ludzkości, przedstawiona w badanym fragmencie listu do Rzymian, sprowadza się do następujących wniosków. Pierwszy: Dzieło stworzenia było doskonałe. Doskonały człowiek w doskonałym świecie, w doskonałych relacjach z Bogiem. Lecz upadek jednego tylko człowieka, Adama, wszystko zepsuł, wprowadził nędzę grzechu i śmierci na świat. Wszystko, co zepsuł jeden Adam, jeden bezgrzeszny człowiek, Jezus z Nazaretu naprawił. Dokonawszy dzieła odkupienia, wyjednał ludzkości przebaczenie i ułaskawienie, przywrócił więź między nami a Bogiem, umożliwił wierzącym odzyskanie nieśmiertelności i życie wieczne w przyszłym świecie. Po drugie, święty Bernard, XI wieczny mnich zakonu cystersów we Francji, badając list do Rzymian, oświadczył: jeśli grzech mój od kogo innego pochodzi, czyż nie miałaby także dana mi być sprawiedliwość moja? Święty Bernard wnioskuje, że nie przyczynił się do tego, że Adam upadł w grzech. Nie jest winny temu, że nędza grzechu i śmierć opanowała świat. Jestem i ja przekonany, że nie moja to wina. Iż urodziłem się ułomnym człowiekiem, z niedoskonałą naturą, podatną na zło. Z wiekiem dojrzewając, uległem swojej grzesznej naturze. Tak naprawdę stałem się ofiarą grzechu, który wbrew mojemu rozsądkowi, wbrew mojej woli i chęciom złapał mnie jak drapieżnik swoją ofiarę i przemógł. To wszystko w spadku zostawił mi Adam, mój praojciec. To On zapisał mi darowiznę grzechu i śmierci. Grzech ze śmiercią i moja ułomna natura, nie pytając się mnie, opanowały mnie z zewnątrz. Ja ich nie zapraszałem. Oni wtargnęli w moje życie i mnie zniewolili. Podobnie uniewinnienie i uznanie mnie. Za sprawiedliwego nie jest moją zasługą. Przebaczenie moich win i pojednanie z Bogiem to nie moja zasługa. W żaden sposób nie byłem w stanie odzyskać życia wiecznego, nie miałem siły uwolnić się od winy złamania brawa Bożego. Wszystko to otrzymałem z zewnątrz od Boga. Na podstawie ofiary Chrystusa otrzymałem darowiznę sprawiedliwości, będącej jego własnością. To dzięki zasługom Jezusa Bóg, będąc prezydentem wszechświata, skorzystał ze szczególnego prawa łaski wobec mnie. W prawie państwowym skazany przestępca może napisać do prezydenta prośbę o zastosowanie wobec niego prawa łaski. Jeśli prezydent się do tego przychyli, zostanie mu warunkowo anulowana lub zmniejszona kara. Jednak w rzeczywistości świeckie prawo łaski jest niesprawiedliwe z biblijnego punktu widzenia. Przestępca dopuścił się zła. Jeśli prezydent okaże mu łaskę, to puszcza płazem jego winę. Zło wyrządzone przez przestępcę nie zostało w żaden sposób zadośćuczynione. Przestępca nie poniósł żadnych konsekwencji swojego grzechu, chociaż ktoś z jego powodu cierpiał i stracił życie. Gdyby prezydent był sprawiedliwy jak Bóg, to okazując łaskę przestępcy, musiałby wziąć jego winę na siebie i ponieść za niego karę, za niego pójść do więzienia albo na śmierć. Tak właśnie uczynił Bóg w osobie Jezusa. Odzyskanie życia wiecznego w przyszłym doskonałym świecie, przebaczenie i pojednanie z Bogiem to wszystko zagwarantował mi jeden człowiek. Jezus z Nazaretu. Tak zapisał apostoł Paweł. Do takich wniosków doszedł święty Bernard. I ja tak rozumiem, czytając list do Rzymian. Oczywiście kluczowy problem leży w tym, jak do Bożej oferty zbawienia ustosunkuje się człowiek. Po zatrzymaniu i sprowadzeniu Rudolfa Hesa do Polski. Osadzono go w więzieniu w Warszawie. Być może spodziewał się bardzo złego traktowania, więc zdziwiło go, jak sam później wyznał, ludzkie traktowanie przez polskie służby więzienne. Proces Hesa rozpoczął się 11 marca 1947 roku w Warszawie. 2 kwietnia. Najwyższy Trybunał Narodowy skazał go na karę śmierci. Dwa dni później został osadzony w więzieniu w Wadowicach. Rudolf zaczął rozumieć, czego się dopuścił. Miał dużo czasu na przemyślenia. Obudziło się w nim sumienie. Z Wadowickiego więzienia wysłał list do żony, w którym wyznał. Wyrosły we mnie duże wątpliwości, czy również moje odwrócenie się od Boga nie wychodziło z fałszywych przesłanek. Było to ciężkie zmaganie się. Odnalazłem jednak swoją wiarę w Boga. Hes, religijny i przeznaczony do stanu kapłańskiego, odwrócił się od Boga, zgorszony postępowaniem Kościoła katolickiego. Gdy zawiodła Hesa religia, znalazł cel życia w służbie dla Niemiec i narodowym socjalizmie. Zrozumiał, że gorszące postępowanie Kościoła należy oddzielić od wiary w Boga. To, że wielu duchownych źle postępuje, wcale nie znaczy, że Boga nie ma. Na prośbę Hesa. Przybył do jego więziennej celi ksiądz. W jego obecności pojednał się z Bogiem, wyznając swoje winy. Otrzymał rozgrzeszenie i przyjął komunię świętą. W dzień po napisaniu listów pożegnalnych Hez wręczył prokuratorowi oświadczenie, prosząc o jego opublikowanie. Uznał w nim swoją odpowiedzialność za Auschwitz, Birkenau i przepraszał naród polski za swoje zbrodnie. Oto jego treść. Sumienie zmusza mnie do złożenia jeszcze następującego oświadczenia. W osamotnieniu więziennym doszedłem do gorzkiego zrozumienia, jak ciężkie na ludzkości popełniłem zbrodnie. Jako komendant obozu zagłady w Oświęcimiu. Urzeczywistniłem część straszliwych planów III Rzeszy ludobójstwa. W ten sposób wyrządziłem ludzkości i człowieczeństwu najcięższe szkody. Szczególnie narodowi polskiemu, zgotowałem niewysłowione cierpienia. Za odpowiedzialność moją płacę życiem. Oby mi Bóg wybaczył kiedyś moje czyny. Naród polski, proszę o przebaczenie. Dopiero w polskich więzieniach poznałem, co to jest człowieczeństwo. Mimo wszystko, co się stało, traktowano mnie po ludzku, czego nigdy bym się nie spodziewał i co mnie najgłębiej zawstydzało. Oby obecne ujawnienia i stwierdzenia tych potwornych zbrodni przeciwko człowieczeństwu i ludzkości doprowadziły do zapobieżenia na całą przyszłość powstaniu założeń, mogących stać się podłożem tego rodzaju okropności. 16 kwietnia 1947 roku Rudolfa Hessa przewieziono z Wadowic do obozów o Święcimiu i osadzono w ponuro osławionym bloku 11, bloku śmierci. Wyrok dokonano tego samego dnia o godzinie 10:08 przez powieszenie. Hes poprosił o łaskę. Ale prezydent Bierut nie skorzystał z prawa łaski wobec niego. Hes wyznał swoją winę. Przeprosił naród polski i prosił o przebaczenie. Czy naród mu przebaczył? Historia wspomina, że egzekucja Hesa miała się odbyć dwa dni wcześniej. Jednak ludność oświęcimia chciała na nim dokonać samosądu. Dlatego wykonanie egzekucji przeniesiono, nie podając do publicznej wiadomości. Najwyższy trybunał narodowy też nie uznał jego skruchy i skazał na powieszenie. Hez wyznał swoje winy Bogu i prosił stwórcę o ich przebaczenie. Czy Bóg mu przebaczył, czy Hez będzie w niebie, czy krew Jezusa? Zmyła jego potworne zbrodnie. Prawda o usprawiedliwieniu przez wiarę, wyłożona przez Pawła w liście do Rzymian, przekonuje mnie, że jeżeli Bóg uznał nawrócenie się Hesa, to będzie w niebie, bo Chrystus wziął jego winę na siebie i oddał mu swoją sprawiedliwość. Bóg wobec niego skorzystał z prawa łaski. Czy skorzysta z prawa łaski wobec mnie, Ciebie, to od nas zależy. Pan Jezus powiedział: A tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. Wszystkich pragnących otrzymać wydruk dzisiejszego materiału proszę, aby nas o tym powiadomili, a my wyślemy mailem. Pamiętajcie, że na Facebooku naszego kanału prowadzimy księgarnię wysyłkową. Mamy tam literaturę płatną i bezpłatną. Poszperajcie i jeśli coś Was zainteresuje, zamówcie, a my pocztą wyślemy. Dziś polecam bezpłatne broszury. Poznajmy się na temat historii, doktryny i organizacji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego oraz 10 Bożych Przykazań, na temat dekalogu, jego znaczenia, treści i zmian w nim dokonanych. Do usłyszenia.